czy w górach stosujesz pętle z podiamidu, czy przeważnie masz pętle z dynamy? Praktycznie wszystkie pętle, jakie używam, są z dynamy, ze względu na wagę i poręczność. Natomiast mają jeden minus, jeżeli używamy węzła, to przy zjeździe, no to ten węzeł potrafi zacisnąć tak, że cały dzień potem... Ale są metody, żeby uniknąć tego węzła. No oczywiście, no natomiast jeżeli będziemy musieli gdzieś ten węzeł zrobić, no to trzeba pamiętać, że będzie problem. Także ja osobiście mam wszystkie taśmy z dynamy i jedną z poliamidu na wypadek zjazdów albo do zjazdów. Do zjazdów, okej. Dobrze. Ale nie ze względu na to, że dynama się przetapia, czy... Nie, no nie wiem, czy warto ten temat od razu wyjaśniać teraz. Zbyt długo. Ale ty używasz, ja używam, dynama działa. Tak jest.